Zapraszam na wywiad z trenerem MKS Banimex Będzin, panem Damianem Dacewiczem. Pytania do wywiadu nadesłali kibice poprzez oficjalny serwis internetowy klubu www.mks-mos.będzin.pl. Pan trener już od kilku lat. Jak odnajduje się pan w tej roli? Czy jest ona bardziej wymagająca, czy bardziej stresująca niż praca zawodnika na boisku? Jest faktycznie całkiem inny rodzaj pracy. Jeżeli mógłbym przybliżyć jeszcze raz to, co robiłem jako zawodnik, to faktycznie w tej siatkówce to był tylko wycinek mojej pracy i wkład w cały zespół, prawda? Jako środkowy bloku grałem praktycznie przez całą karierę i jako zawodnik tylko skupiałem się na tym, żeby na swojej pozycji zagrać się jak najlepiej potrafię, jak najlepiej się przygotować do tego, żeby zespołowi pomagać, a tu faktycznie ta praca jest kompleksowa i to różni się diametralnie. Od przygotowania mojego do treningu, od przygotowania każdego indywidualnie do zawodów, kompleksowo całego zespołu, poprzez techniczne sprawy, psychiczne, sprawy wytrzymałości, siły, dopasowania terminów, sparing partnerów, naprawdę tej pracy jest mnóstwo, ale praca jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że ten kolejny sezon spędzę z nowym zespołem i tę wizję, która tutaj jest w Będzinie, będzie udało się spełnić nie tylko mnie, ale po prostu dla tutaj szefostwa klubu, dla prezesów, ale i także dla samego siebie. Chciałbym po prostu być tym trenerem dalej i osiągać jak najlepsze wyniki. A co z grą na parkiecie? Tęskni pan za parkietem? Tak, jeżeli mógłbym, to bym grał jeszcze. Całe życie się tego uczyłem, doszedłem uważam, do wysokiego poziomu. Akurat nie udało mi się ugrać medalu na imprezie, jeśli chodzi o imprezy międzynarodowe, bo byłem na wszystkich imprezach od Olimpiady przez Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Uniwersjady, Ligę Światową, ale niestety nasza reprezentacja wtedy była dopiero w trakcie budowy i nie zasługiwaliśmy po prostu wtedy jeszcze na medal. Jeszcze nie potrafiliśmy na tyle dobrze grać, żeby do tej strefy medalowej dojść. A zdarzyło się to praktycznie 2 lata później, kiedy już skończyłem karierę. Ale jeżeli bym był zdrowy, to na pewno grałbym jeszcze. Rozumiem. Planuje się pan związać się z MKS-em Banimex na dłużej? Chciałbym, żeby moja przygoda tutaj trwała tak długo, jak tylko jest to możliwe. Podoba mi się w Będzinie. Nie myślałem, że jest tak duże to miasto, bo praktycznie się przyjeżdża tutaj trasą, nie wjeżdżając nigdy do Będzina. Byłem tutaj kilkakrotnie na hali w Łagiszy, bo w tym momencie jesteśmy w Łagiszy, tak? To jest dzielnica Będzina i byliśmy tu na bardzo fajnie zorganizowanych turniejach, szczególnie takich sylwestrowo-noworocznych. Także znam Będzin od tej strony sportowej. Mam nadzieję, że poznam też miasto, a na klubem, jeśli chodzi o klub, to chciałbym się z klubem związać jak najdłużej. Jak są takie możliwości i są takie plany rozwoju nie tylko klubu, ale i mojej osoby, to chciałbym, żeby ta przygoda trwała długo. To będzie nie fajny zamek. Widziałem, tak. No klub jest tam blisko bardzo, koło zamku. No właśnie. Dobra, to może parę słów o drużynie. Jakie pan ma pomysły na zintegrowanie drużyny? Jakiś wyjazd integracyjny, obóz? Czy w najbliższym czasie coś takiego? Będą tutaj na miejscu takie spotkania z drużyną i z włodarzami klubu, żeby można się też poznać na troszeczkę na innym polu niż tylko w treningu. Na zasadzie spotkań na treningach, dlatego są te, można powiedzieć, spotkania zaplanowane. No, mam nadzieję, że też będziemy tutaj uczestniczyć w tych dniach Będzina. To też troszeczkę poznamy się od innej strony. To też myślę, że też będzie w jakiś sposób w trakcie poznania cementowało nas i zbliżało. No i główna jednak część będzie sprecyzowana na trening i na sparingi. I tam przez pracę, przez zaangażowanie w to, co robimy, będziemy tworzyć naszą siłę. Iskra, no ekipa, jasne. Jakieś typy na pierwszą szóstkę już? Nie odpowiem na to pytanie. Na razie nic. Która drużyna wydaje się być waszym najmocniejszym rywalem w nadchodzącym sezonie? Kuba Umaczy wczoraj powiedział, że macie potencjał na wygranie ligi. No jednak z kimś trzeba walczyć w tej lidze. Jak to wygląda?
Ja byłem już przez rok w pierwszej lidze i wiem, jak ciężko wygrać jest każde spotkanie. Mhm. Trzeba grać, mimo tego, że ma dobry się skład na dobrym poziomie. Muszą wszyscy zawodnicy wypełnić zadanie, nie tylko ci pierwszoszóstkowi, ale także muszą spełnić rolę zmiennicy, ci co wchodzą na boisko, i to wszystko musi złożyć w całość. I nie ma w pierwszej lidze, tak samo jak w plus lidze, takich drużyn, z którymi można wygrać na stojąco. Trzeba zagrać swoją siatkówkę, trzeba grać dobrze i jeszcze w trakcie meczu to wszystko, co będzie założone, zrealizować, żeby osiągnąć cel, czyli pojedyncze zwycięstwa. Dlatego za takiego, można powiedzieć, kandydata tutaj na papierze na pewno uważam nasz zespół do tego, żeby walczyć w tej lidze o najwyższe laury, ale inne zespoły też nie spały. Jednak Lubin widać po tych personalnych transferach, jest też już na papierze mocny. No, Kamper Wyszków na pewno też tu się dołączy. Zobaczymy też, jak będzie się organizowała, prawda, sprawa tutaj w Beniaminkach. I ci, co weszli bezpośrednio po stronie awansu, i ci, co dostali ten awans po prostu z racji tego, że odeszło Bielsko i Radom. Tak. Także na pewno liga będzie ciekawa, mocna. Nawet to widać po tych nazwiskach, które przyszły z zagranicznych zawodników w tym roku do pierwszej ligi. I na pewno łatwych tutaj przeciwników nie będzie. Mhm. A co według trenera jest najmocniejszą stroną MKS-u Banimex? Na tę chwilę trudno powiedzieć. Ciężko powiedzieć, bo weszliśmy dopiero w trening. Jesteśmy nowym zespołem. Na pewno w tym momencie trzeba to zaznaczyć, że doświadczonych zawodników nas nie brakuje. Takich, którzy grali w różnych klubach, na różnych poziomach. Mam nadzieję, że to będzie się dało wykorzystać. To w tym momencie uznałbym jako nasz taki mały atut. A wszystko dalej wyjdzie w praniu. Wszystko wyjdzie. Jasne. I ostatnie pytanie chyba od jakiejś osoby zainteresowanej poważnym trenowaniem siatkówki. Czy w wieku 18 lat można zostać zawodnikiem MKS Banimex Będzin? Czy już jest za późno dla takiej osoby, która bardzo chce trenować? Oczywiście, zawsze warto próbować. Nie wiem, prawda, co to jest za osoba, ale na pewno nie jest wiekowo jeszcze tak zaawansowana, żeby nie można rozpocząć. Ja rozpocząłem bardzo późno przygodę z siatkówką i mogę podać na moim przykładzie, że dopiero w wieku 16 lat zacząłem trenować tak na poważnie w siatkówkę. Wcześniej miałem kontakt ze sportem, bardzo kochałem piłkę ręczną, koszykówkę, ale to wszystko też na zasadzie rozgrywek szkolnych, a dopiero jak trafiłem pod oko trenera w wieku tam 16 roku życia, zacząłem trenować codziennie w siatkówkę pod kątem trenera, można powiedzieć, który był w szkole, ale też całe życie grał i zaraził nas tą dyscypliną, a później już potoczyło się z racji tego, jaki byłem wysoki, z racji tego, jaki można byłem sprawny, i to okazało się, że nawet w tym wieku można było bardzo szybko dojść do wysokiego poziomu. Późno zaczynając, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrać nawet na najwyższym poziomie. Jasne. To mam nadzieję, że ten ktoś, kto przeczyta tę odpowiedź, się trochę podbuduje. Może spróbuje nawet. Po więcej ciekawostek i informacji na temat zespołu MKS Banimex Będzin zapraszamy na oficjalną stronę zespołu www.mks-mos.będzin.pl.